Witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj kolejna część oczywiście serii Otwieramy przesyłki, listy i inne rzeczy, które dostały się w moje ręce w tym tygodniu. Dzisiaj pierwsze co to pokazuje oczywiście kartę taką klubową, reprezentacyjną Arka Milika, którą tutaj właśnie dzięki mojemu koledze, z którym zbieramy autografy, Patrykowi, udało jemu się podpisać. Był w Warszawie na meczu, czy właściwie na przyjeździe drużyny Ajaxu do Warszawy na mecz z Legią Warszawa i udało mu się podpisać tę kartę. Miałem dotychczas czystą, teraz dzięki Patrykowi mam już ją podpisaną. Trochę mi ją tutaj w ferworze walki o podpis podniszczyła się, ale za to jest z podpisem Arka Milika. Tak więc kolejna cegiełka do zebrania całej serii moich kart reprezentacji. Oczywiście był filmik z tymi kartami, jak je zdobywałem. I druga to już typowo taka przesyłka. To jest przesyłka z Niemiec od kolekcjonera niemieckiego Tima, z którym nawiązałem tam jakąś rozmowę i uzgodniliśmy wymianę. I zaraz wam pokażę, co mi tutaj Tim przysłał. A przysłał mi naprawdę super, super karty. Bardzo słabo dostępne w Polsce. Bardzo ciężko z polskimi, bardzo sympatycznymi, ale bardzo też wymagającymi kolekcjonerami jest się dogadać, żeby zdobyć te oto karty. Zaraz tutaj, co jest to jakoś tak, żebym pozabezpieczany ze wszystkich stron. Zaraz to obetniemy. Słuchajcie, bardzo ciężko jest się dogadać na te karty. Każdy tam chciał, ale jakieś kosmiczne rzeczy za to. A tutaj z Teamem w ciągu 5 minut doszliśmy do porozumienia i zaraz wam pokażę. O, proszę bardzo, tu jest jeszcze sklejone. Super, 4 moje braki, limitek z Champions League 2014-2015 i już jedziemy, zobaczcie, od pierwszej Gareth Bale w barwach Realu Madryt. To pierwsza limitka, którą mi Tim przysłał. Druga to Neymar Junior. To już kolejny mój brak, tak więc praktycznie rozwiązał wszystkie moje problemy z limitkami, ale to nie to koniec. I kolejna karta. Ta już jest łatwiejsza do dostania w Polsce, no ale akurat tak się wydarzyło, że zobaczcie, mam taką kubkę limitek na wymianę, a akurat tej nie trafiłem. Tak więc teraz już mamy i tę kartę. To oczywiście Marco Reus z Borussii Dortmund. I super karta jednego z moich ulubieńców piłkarskich, Zlatana Ibrahimowicza, oczywiście w barwach Paris Saint-Germain, limitka z sezonu 2014-15. Już coraz bliżej jesteśmy update'u, już niedługo będziemy mogli się cieszyć kolejnymi limitkami. Myślę, że to już kwestia dni, może tam tygodnia, dwóch. I wreszcie pojawi się nasza ukochana seria Champions League i będziemy dalej mogli kontynuować. Póki co, może tu szybciutko pokażę moje na wymianę limitki, które cały czas mam. I jeśli ktoś jest zainteresowany i ma coś ciekawego, mogą to być limitki z sezonu 2013-2014, 2012-2013 i wcześniejszych, i z Euro 2012. Jeśli ktoś ma jakieś limitki na wymianę, to chętnie zobaczcie, co ja mam na wymianę. Tu Ronaldo, oczywiście Mandzukic, Aguero, Ozil, Courtois, Fischer, Lewandowski, Sterling, Benzema, Aguero kolejny, Piszczek, Sanchez, Fischer, Ronaldo. Mam też Double Trouble karty, Bayern Monachium i Liverpool, obie to są na wymianę. Heuedes, Szpakowski mówi Heuedes, Totti, Kroos, Sterling, Hazard, Piszczek, Ribery, Iniesta, Mandzukic, Sanchez kolejny, Szczęsny, Siktorson, Moisander, Schirle, Totti. No to już wszystko będzie. Aha, jeszcze tutaj Lam jest
dwa razy i Mandziukić, i Szczęsny, i Siktorson. Tak więc widzicie, sporo mam tych powtórkowych kart. Jeśli ktoś ma w super stanie karty, bo te wszystkie są nowiutkie, one wszystkie są w stanie idealnym, niedotykane, nieruszane, to chętnie zapraszam. Tu jeszcze limitowane z ekstra klasy: Garguła, Żyro, Kazimierczak, Kuświk, Borysiuk i Demian spod Beskidzia. To też są moje na wymianę. Oprócz tego mam jeszcze Kuciaka, gdyby ktoś chciał. Tak więc zapraszam wszystkich do pisania do mnie na profil na Facebooku. Na Facebooku oczywiście jestem jako Władek, Władek CK. Szukajcie mnie i na pewno znajdziecie taką charakterystyczną literkę W. Tak więc zapraszam wszystkich i do następnego filmiku. Na dzisiaj to wszystko. Cześć.